Serdecznie witamy wszystkich hodowców. No w dniu dzisiejszym jesteśmy na wspólnym gołębniku, międzynarodowym wspólnym gołębniku Mazury w miejscowości Popowo. To jest miejscowość położona tutaj pod Grajewem. My tu byliśmy kiedyś, kiedy była inauguracja, przyjmowanie gołębi. No w czasie lotu finałowego nam nie udało się być, gdyż odbyło się w tym samym czasie, kiedy finał u kolegi Jana Bochęczaka. Ale my sobie tutaj dzisiaj przyjechaliśmy zrobić zdjęcia wszystkim gołębiom, które tutaj z lotu finałowego dotarły. Powiem szczerze, my już robimy to drugi dzień. Jesteśmy bardzo zmęczeni, bo nam się udało te 340 około gołębi, które tam doleciało, to ponad coś tam więcej troszeczkę, zrobić tym wszystkim skany, to by było około 400 stron skanów, 340 gołębi do zdjęć, 3 osoby to robiliśmy, Wojciech Zeboniewicz, tam jeszcze Wojtek Dębiński, widzimy, ale jesteśmy naprawdę zmęczeni, bo to proszę mi wiedzieć, to jest od rana do wieczora skanowanie, to tak coś wiele robi, trwa, to trzeba było te gołębie stamtąd powyciągać, poprzynosić każdego, że tak powiem, przygotować do zdjęcia, a jeszcze przed nami sprawa obróbki zdjęć, ale już niedługo one się pojawią. Tutaj Wojciecha jeszcze poprosimy tylko, żeby Wojtek powiedział, bo będziemy pokazywać za chwilę, też właśnie idziemy tam tego, to są asami i dziesiątka finałowa, mamy odłożone oddzielnie, żeby pokazać asów. Tak. To kilka zaprezentujemy. No właśnie, a powiedz jeszcze, jak ten finał tutaj przebiegał, bo tutaj zobaczmy, ta restauracja, która tutaj, dom weselny jest, tutaj przygotowała posiłki. Tam wszystko było tutaj na zewnątrz, podobnie jak na majówce. Tu jeszcze powiem inaczej, w tym krótkie filmy, fragmenty mieliśmy tutaj. Krótkie Wojtek nam przysłał takie proste, ale to w przyszłym roku na pewno tutaj postaramy się, że taką relację obszerną zrobić. Zobaczmy, może podejdziemy, bo tu wieje, a Wojtek w międzyczasie nam będzie mówił, z finału przyleciało w dniu pierwszym ile gołębi? Ile w ogóle daliście na finał? 361 było zakoszowanych. 361. Czyli jak mamy teraz 340, widzimy, brakuje około 20 kilku tylko. Tak, a wróciło pierwszego dnia ponad 200, grubo ponad 200 gołębi. Część do fajnie dolatywała na kolejny dzień do południa. No braków nie ma, 20 gołębi to jest, myślę, i wczoraj też nawet jeszcze tutaj, kiedy robiliśmy, też jeden gołąb się dodatkowo pojawił. Dokładnie, doleciał. O, co zobaczymy tutaj, co nam pokazuje Wojtek? Pierwszy gołębi. A to tam idziemy, ja wiem. Tutaj Wojtek, wspólnie Wojtki, że tak powiem, pomagali tutaj. Wszyscy to w troje. Jakiego masz gołębia teraz? 36 i 82, 62 belka. No to jest akurat gołąb tutaj, jak już jesteśmy na zewnątrz, kolega go pokaże, to jest gołąb. 62, tak. Tak, to jest gołąb. Jest to gołąb, który pierwszy usiadł z finału. Należy do Seifert, Belga Wet Seifert, tak? Tak, tak. Jednolotko. Dosyć ładny gołąb, myślę, że to samczyk. No może, nie jestem pewien, jest na jasnym oku. Dosyć ładny gołąb. I on był pierwszy z finału. Zaraz zaprezentujemy kilka. To wejdziemy, może tam jeszcze oświetlenie w głębniku? Tak, jest, bo no to dobrze, to będziemy, nie będzie tak wiało, bo na pewno teraz w mikrofonie słychać wiatr. Ale sobie tutaj zobaczymy. Są dzisiaj, one są tylko dzisiaj do filmu tutaj w pierwszym gołębniku, natomiast później zostaną przeniesione gdzie indziej, żeby nie kusić losu, od razu powiem. O, wejdziemy. O, i jesteśmy już tutaj w gołębniku. Tutaj też widzimy właśnie, są jak się nazywa, anteny, które tutaj rejestrowały, anteny systemu AMC. A tutaj widzimy gołębia i to jest ten box, tak? Tak, to jest. Tu mamy te gołębie wszystkie, które. No i część tutaj, która widzimy. I powiedzmy tak, nie ma ich 20, ponieważ kilka gołębi się powtarza. Chyba 3 czy 4 gołębie, nie? Bo 10 asów i 10 pierwszych z finału. Tam jest wśród tych pierwszych z finału jest chyba 3 czy 4 asy są, z tego co pamiętam. Tutaj Wojtek sobie ściągnął, taką przygotował. 63 belków w asach, też patrzę. Gołąb z finału jest. To jest z finału. W pierwszej dziesiątce. Pierwszym asem jest gołąb kogo? Lubomira Kubaczka. Hodowca, bardzo znany Lubomir z Czech. Przypomnijmy tak, sobie, kiedy byliśmy na wystawie w Brnie wspólnie z kolegą Zbyszkiem Oleksiakiem. Tam Lubomira widzieliśmy, kiedy odbierał bardzo dużo pucharów. Z Czechów był najbardziej utytułowanym hodowcą wtedy na tamtej wystawie. No a tutaj mam gołębia, ja wiem, że pamiętam, że on jest na pewno Josa Verkamena. On usiadł chyba 9 z tego co pamiętam. On jest 9 masem, a to 9 z finału. Może jego jeszcze taki ciemny to jest. Jeszcze na dwóch lotkach. To jest belk 60, 20, 591. One niebawem wszystkie się ukażą
na aukcji u nas na stronie, tak. Będą na stronie wystawione właśnie. Mówię, przed nami jeszcze trzeba troszeczkę je obrobić, te zdjęcia. Jaki to jest? 0384, to jest gołąb tutaj z Łomży, z oddziału Łomża, 2818. Chciałem tylko zerknąć. Ściąga, tak. Ściąga, jak on przyleciał. 2818, czy on był asek? Nie, on przyleciał z finału, na pierwszej dziesiątce, ale ja już nie pisałem sobie, który. Nie pisałem, który, tylko asy ze mną zaznaczone i który z finału. Też ładny gołąbek, samiczka. Do tych gołębi, te, które będą miały rodowody od razu, bo hodowcy cały czas one dosyłają, to pójdą w pierwszej kolejności. Nie brakuje już dużo, tak aż chyba. Zobaczymy to. Ale te hodowcy dosyłają. Prosimy właśnie, jakby ktoś zobaczył te gołębie, że są tam na stronie nasze hodowle, to czego im brakuje, to może tam uzupełnić to. Bo zobaczmy, one sobie właśnie jedzą, a my będziemy wtedy sukcesywnie wystawiać je u nas na stronie. Także to może ogólnie, nie będziemy mówić o każdym. Nie, tak popatrzymy właśnie. Także tu mamy te gołębie. W przyszłym roku rywalizacja też się będzie odbywać. Już teraz chyba macie zapisane około 700 gołębi, tak? Około 800. Około 800. 800. Przyjęliście tych gołębi 1200 czy 1300, tak? 1225. Tak, do finału dotrwało, tak jak Wojciech mówił, 360 i wróciło, tak. 340 sztuk około też. Tak, a jaki masz tutaj gołębia? To mam też belga. Tak. To jest ten, co jest z finału pierwszy. 262, to jego pokazywaliśmy teraz, jak szliśmy przed chwilą. No właśnie, to jest właśnie ten. Tak, tak. On był pierwszy z finału. No. Tutaj dzisiaj naprawdę, proszę mi wierzyć, to od 6 rano ja skanowałem. W tym czasie koledzy tutaj przygotowywali gołębie. Skanowanie dużo czasu zajęło, później zaczęliśmy zdjęcia robić. A wczoraj już też 170 gołębi zrobiliśmy, dzisiaj drugą połowę, to jest naprawdę już... One teraz pierzeją. Zmięczeni jesteśmy. O. Ten jaki to jest? 0222, myślę, że to jest czarka kacperskiego, tak, gołąb, tak. Chyba tak mi się też wydaje. On też gdzieś jest chyba, albo z finału, albo w asach. Mhm. No dobra, wypuszczamy, będziemy ich molestować. Inne gołębie też nie są niczego sobie, tutaj mamy, pokażmy, możesz tam obok, czy mamy, przejdziemy, nie, tam jest... Nie, bo zamknięty tam jest. Tutaj mamy... Znaczy, chcesz, to możemy otworzyć jeden gołębie. Pokażemy jakieś jeszcze te inne gołębie, żeby koledzy zobaczyli, że... O, tutaj, a te gołębie, co to są za jedne? To są te, które będą na aukcji. Aha, to są te na aukcję, co mieliśmy tutaj, tak, też przygotowane. Tak, oferta od Pawła, od Mirka. Dobrze, to przejdziemy wtedy do kolejnego gołębnika. O, tutaj widzimy, mamy właśnie gołębi, gdzie są te gołębie, które zajęły inne pozycje, już dalsze troszeczkę, ale to też nie znaczy, że to są dużo gorsze, bo trzeba sobie uzmysłowić, to są gołębie młode. Co to się pokazuje na gołębie młode, może się okazać później na roczne i chodzące gorzej, a znowuż te teoretycznie, które się nie pokazały na młode, mogą później się pokazać, także zobaczmy. I one są już w trakcie przejrzenia, tak widzimy, dużo sztuk jest to takich... To każdy z nich też przeleciał z finału, 420 km, to na młodego, no jedni mówią, że to jest mało, drudzy mówią, że to jest całkiem przyzwoita odległość. Ja myślę, że ponad 400 to w miarę przyzwoita odległość, ale planujemy... Na drugi rok, jak się tych gołębi nie nagubi, planujemy zrobić 500 albo ponad 500 finał. Dobrze. To sobie tutaj widzimy. One tutaj jest, mają, teraz jest ich mniej, to mają dużo miejsca, właśnie porozdzielane. Także zachęcamy wszystkich do wzięcia tutaj udziału w licytacji tych gołębi. Kolegom Wojtkowi jednemu, drugiemu gratulujemy i życzymy powodzenia w przyszłości i jeszcze Sylwestrowi również. Także na razie dziękujemy. Dobry. Do zobaczenia. Dobry. Wszystkiego dobrego.